Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla was odcinek z BZ-a, który miał być wczoraj, ale mi tak totalnie nie szło, że postanowiłem, że nagram to dzisiaj. Słuchajcie, BZ, bitwa druga, topowa bitwa, bo pierwsza już gdzieś tam chyba u Hallaka widziałem, czy u Deda, więc postanowiłem wybrać bitwę, której chyba nie ma nigdzie, przynajmniej tak mi się wydaje, a jeżeli jest, no to sorry. BZ-176, pogadamy pokrótce o nim. Słuchajcie, zostawcie suba, jeżeli wam się film podoba, za chwilę mamy 1000 subów, więc ja się cieszę, mega się cieszę, dziękuję bardzo. No i lajka, jeżeli wam się podoba grudzień filmowy. W tym tygodniu jeszcze będą, jeżeli dobrze myślę, dwa filmy, jeżeli dobrze kombinuję, chyba tak, chyba się nie pomyliłem. Słuchajcie, BZ, przechodząc do BZ-a, od razu na wstępie mówię, tak, to jest najbardziej OP czołg, jaki istnieje w tej grze. No chyba ever nawet można powiedzieć, bo tak myślę, czy WT Aufest to na swoim tierze był bardziej broken, ale chyba nie i nie wiem czemu żarówka się tu, halo, zapaliła. Dobra, żarówka cały czas się świeci, ale dobrze wiecie, że World of Tanks lubi bugi nowe wprowadzać i nie chodzi tutaj o czołg polski. BZ-176, chińska premka 8 tieru z paczek. Jeżeli ją macie, napiszcie w komentarzu jedynkę, jeżeli jej nie macie, napiszcie dwójkę. Że tak to powiem. Słuchajcie, ten pojazd posiada, można powiedzieć, wręcz wszystko. Ale trochę to tak upraszczam, bo oczywiście... Czekajcie, pierwszy strzał, uwaga! Jezu, 906, no słuchajcie. Czołgiem ciężkim 8 tieru za 906 walnąć. On te rolki ma jeszcze większe, tam ponad 900 coś można walnąć, bo już nieraz mi się udawało, ale wow. To boli, to naprawdę boli. A najbardziej boli to właśnie takie siódme tiery, 830 na strzała. Siódmy tier, szósty, nie mają, nawet ósmy moim zdaniem, mają naprawdę ósemki bardzo małe szanse na walkę z takim pojazdem. Szóste tiery w ogóle nie mają szansy, absolutnie, bo pancerz tego pojazdu jest niesamowity. Siódemki również moim zdaniem, a dziewiątki też nie stanowią problemu, 887, tak samo jak, no dziesiątki rzeczywiście mogą być już problemem, ale jeżeli odpowiednio się gra, to nie za bardzo. Słuchajcie, pancerz tego pojazdu jest naprawdę mocny, zwłaszcza jego wieża, ja tutaj zatrzymam na chwilkę. Ona, ta wieża jest taka troszeczkę tutaj skontowana i ona naprawdę ten pancerz posiada mocny. Jedyne co wiem, że jeżeli naprzeciwko nas stoi drugi BZ, to w ten daszek ogólnie da się strzelać. Poza tym mamy jakieś tu niby garnki, ale nikt za bardzo to nie chce celować, ponieważ mamy tą płytę, która się podnosi wraz z tym, gdy opuszczamy działo. Co prawda potrzebujemy tam 123 mm kalibru działa, więc bardzo mało pojazdów jest takich na 8 tierze, niewiele. Więc niewiele pojazdów może nam zaszkodzić, jeżeli gramy na wieżę. Poza tym kadłub również jest twardy i ta górna płyta jest twarda. Dolna płyta rzeczywiście przyjmuje, ale ona nie jest jakaś super duża. No a bok 152 mm na boku to i z szósty ma chyba 120. No i z szósty jest według mnie 796. Jest królem, chociaż starym, ale jednak królem sidescrapa, to BZ go, co by nie mówić, przynajmniej moim zdaniem miażdży. Słuchajcie, pancerz cudo. Jak na 8 tiery odbija niesamowite pociski. Naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o mobilność, czołg ciężki, twardy, no to pomyślicie wolny. A no, 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 nie ma tak dobrze, słuchajcie, a nie ma tak źle w sobie. 842 i to jest norma w tym pojeździe. Słuchajcie, rzeczywiście, jest mułem, okej, przyznam się, jest mułem, ale jeżeli tylko klikniemy przycisk X i włączymy sobie turbo, które na początku tutaj kolega włączył o niku Rage Kid z kranu SARS, to jedziemy 54 km na godzinę. Jeżeli mamy fioletowe turbo, jeżeli mamy zwykłe chyba 51 km na godzinę albo 52. Tu niefartowny strzał za 146, a tą bitwę już widziałem, bo tak jak już wcześniej mówiłem, próbowałem ją nagrać kilka dni wcześniej. Mamy obecnie 5000 damage'a. To nie jest jakiś wyczyn na ten pojazd. Na 3 moe potrzeba 3600, czyli mniej niż Burask, co prawda, ale... No, Burask jest totalnie inną kategorią. To jest totalnie inny pojazd niż Burask, więc nie ma co za bardzo tego porównywać. Bardziej uniwersalny jest Burask, tak, jak najbardziej, ale więcej fanów zdecydowanie daje BZ-176, zwłaszcza przez jego armatę kaliber 160, tak, dobrze pamiętam, 160 mm, 160 mm, zadające 800 średnio damage'a na strzał, na goldowych pociskach oczywiście, bo tutaj na innych się nie gra za bardzo. Mamy 225 penetracji, co ten istu odwala? No nic. 225 penetracji na hashu lub haeku, bodajże to jest haek, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak, nieważne, to jest mało istotne, patrząc na ten damage 818.
Siódme, szóste, ósme tiery nie stanowią żadnego problemu z taką penetracją. Dziewiątki trzeba wycelować, dziesiątki trzeba pomyśleć, jak już wcześniej mówiłem. No i co ogólnie jeszcze do tego działa? No to mamy te zwykłe pociski, pepeki i one, ja nie rozumiem za bardzo sensu ich używania. Mają 650 uszkodzeń i 208 penetracji, czyli mają mniej penetracji niż zwykłe burzaki goldowe, znaczy się, bo mamy tu dwa rodzaje pocisków i zadają mniej damage'a. No a poza tym, nawet takim burzakiem jak strzelimy, to zadamy jakikolwiek damage, a pepekiem, no nie, musimy przebić. Kaliban, groźny przeciwnik, stary druh, można powiedzieć. Niestety Kaliban odszedł w zapomnienie, gdy BZ wszedł do gry, no bo po prostu BZ jest lepszy. I odbija, i jedzie, i strzela lepiej, nawet no, nie mając tego magazynka jak Kaliban, ale to jest trochę minus Kalibana, że on ma ten magazynek. Także działo robi niesamowitą robotę. Każdy tier, na jaki najedziemy, jakiego spotkamy, każdego to zaboli. Najbardziej oczywiście tiery niskie, typu 6 czy 7, bo możemy ich nawet one-shotować. Teraz będzie fajna akcja, bo chyba tutaj koledze się niechcący turbo włączyło, znaczy się rakieta, czyli wsteczny włączył R-kę, 752 damage'a. Jadąc na tej rakiecie, ten celownik dość mocno się rozwala, ale jeżeli mamy stabilizator, no a to jest must have, słuchajcie, turbo, dosył i staba to są must have'y, jakie trzeba mieć na tym pojeździe, no to wtedy Picobello, jak na kaliber 160 mm, to działo się w ogóle nie rozwala, przynajmniej moim zdaniem. Ja tu gadam o tym BZ-cie, dlaczego to jest moim zdaniem najlepszy czołg obecnie w grze, jaki kiedykolwiek został po prostu nam udostępniony, może nie, ale po prostu wprowadzony do gry, tak? Możemy go zdobyć poprzez kupienie paczek i wylosowanie go. Mamy również Iron Arniego oraz Viperę, AMBT i Charlemagne 9, ale żaden z tych czołgów nie omywa się do właśnie BZ-a. Cromwell na 100 BM, Pershing twoja matka SK. Może nie będę takich rzeczy mówił, bo zaraz mi już oskarżą o nie wiadomo co i dostanę bana jak Nitro na YouTubie. Ale to może pogadamy sobie o filmie z grupy na ten temat. Pershing w tej bitwie naprawdę bardzo dobrze będzie grał. Tu musicie zauważyć, że bardzo dobrze Pershing tutaj wykorzysta wszystkie sytuacje, a nasz kolega wręcz nie. Proszę, pierwszy track za 240, czy gdyby nie naprawka kolegi, głównego bohatera, no to Pershing cały czas by nas tutaj trzymał zapewne na traku. Nie zauważyłem, ile mu się tutaj naprawia ten magazynek, gąsienica, ale coś mi się tak wydaje, że w lędźwiach coś czuję, że ten czołg raczej by tutaj już stał i bitwa byłaby przegrana, co nie zmienia faktu, że dalej byłaby świetna, bo mamy 7000 damage'a, 1400 odbite, ja wiem, szóste tiery, no ale spójrzcie na to. 400 metrów, trafimy se w Cromwella. Za 14, ale włączamy turbo i lecimy do przodu. Szczerze mówiąc, ten czołg jest naprawdę przegięty. Nie wiem, co Sasha i ktoś tam jeszcze, kto robi te wargamingskie rzeczy, kto normalny dopuścił taki czołg do gry, ale jeżeli w tym roku był właśnie BZ, a jednak co paczki to jakaś nowa meta się pojawia, może nie tyle meta, ale naprawdę solidne czołgi premium, to ja jestem ciekaw, co będzie w przyszłym roku. Ciężko będzie im przebić coś takiego jak BZ-176, moim zdaniem. I to będzie długo topowy czołg 705. 8000 damage'a, 8 fragów. Jest i Pershing. Jest i Pershing i to będzie ciekawy pojedynek, bo BZ ma okropny DPM, ze względu na to, że strzelamy mocno, no ale ładujemy 20 sekund, tak? No ale zobaczcie, jak tutaj się przykleimy. Niby nikt nie będzie przebijał. A tu Zong. Za 236. Pershing strzela oczywiście po garnkach i bardzo dobrze, bardzo mądrze gra. No, na hita nie jest kolega. Na 2, co prawda, musiałby naprawdę mocno polosować. Tak więc uwaga, kto wygra ten pojedynek mistrzów. Uwaga. No, wygrał nasz główny bohater na BZ-cie. Twoją matkę SK na Pershingu zabił. Bardzo dziwnie to wszystko brzmi, jak tak myślę. Słuchajcie, przejdźmy do podsumowania bitwy. No i mamy M-kę, gówniane medale, Radley Water, stalowa ściana, duży kaliber i Top Gun. Słuchajcie, 9000, prawie 200 uszkodzeń, 9 fragów, 9! To nie powinno być jak z tym M-em. To było jebany betoniarzu! 9! 9! To powinno być takie coś, nowy mem, słuchajcie. 2340 expa podstawy.
Ja pierniczę, 300, prawie 400 tysięcy zarobku na czysto. Teraz to jest najlepszy czas na zarabianie oczywiście, no bo mamy nie dość, że atmosferę świąteczną, rezerwy, dni premium, rezerwy klanowe, nawet misje, jak się jakąś uda zrobić. Słuchajcie, teraz jest najlepszy czas na zarabianie, to chyba każdy wie, ale BZ-176 polecam z całego serduszka. Wykorzysta potencjał tego czołgu, myślę, że duża ilość graczy, bo jednak, żeby takim defenderem poprzednim, można powiedzieć, no nie tak poprzednim, ale dosyć długo temu był uważany za OP, nie wiadomo czemu, to żeby jednak umieć grać defenderem, to trzeba było coś tam potrafić, bo no bo tak to wyglądało. A BZ, nawet jeżeli ludzie by go przebijali za każdym strzałem, jak Pershing tutaj czasami by tylko odbijał, to działo, robi taką robotę i ta mobilność jego, co prawda mamy cztery magazyny turba, więc nie zawsze możemy je wykorzystać w pełni, no bo szkoda czasami je od razu wykorzystać na początku bitwy, ale możemy dojechać na miejscówki, gdzie są medy, które nas nie przebijają, a my je robimy dosłownie jak chcemy. Bezeta polecam z całego serduszka. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze otwieracie paczuszki, bo to dopiero 8 grudnia, więc jeszcze długo, długo, to serduszka dla Was, widzowie, ja tu teraz pokazuję serduszka dla Was, żebyście trafili. I jak traficie BZ-a, pochwalcie się tutaj pod tym filmem w komentarzu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii grudniowego filmowego kalendarza? Chyba tak można to nazwać. No, generalnie ten maraton nasz mały, tak? Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Oh, man.